Hej wszystkim, z tej strony Laura i witam Was w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy wspólnie otwierać paczkę, która przyszła do mnie stosunkowo niedawno i jest to paczka pełna kosmetyków z Korei. Okej, wiem, w kontekście mojego kanału paczka pełna kosmetyków koreańskich nie brzmi zbyt ciekawie ani wyróżniająco się, ponieważ hello, ja cały czas używam koreańskiej pielęgnacji, ale ta paczka jest o tyle ciekawa, że przyszła do mnie właśnie prosto z Korei i jest to paczka z firmy, która produkuje, jakby wysyła takie właśnie boksy subskrypcyjne comiesięczne, jak kiedyś były u nas takie bardzo popularne glossy boxy, shiny boxy i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że też subskrybowałam glossy boxa przez jakiś czas i dostawałam przez jakiś czas te kosmetyki i właśnie ze względu na to, że kiedyś tego typu pudełka były tak popularne, poczułam się bardzo nostalgicznie, kiedy dostałam propozycję otrzymania tej paczki. Jest to paczka jakby PR-owa, dostałam ją za darmo, ale no miła pani, która właśnie korespondowała ze mną z Korei, nie prosiła mnie o żadną publikację, żadne Insta Stories ani nic, ona po prostu chciała mi przesłać tę paczkę, a ja po prostu chcę Wam ją pokazać, ponieważ jestem ciekawa, co się znajduje w takim koreańskim boksie subskrypcyjnym comiesięcznym, czy jest tego więcej niż kiedyś było u nas w tych wszystkich glossy boxach i tak dalej, czy są tam jakieś kosmetyki, które może my już mamy i znamy na polskim rynku, tak więc jestem ciekawa, co się znajduje w tej paczce. Tak wygląda paczka, niestety została ona przetrzęsiona przez celników, ponieważ właśnie chcieli mi ją odsłować, tak? Tylko że tego nie zrobili, ponieważ to był prezent od miłej pani Dory. Pani Dory, no nie będę zdradzać tam jej danych, ale to jest właśnie pani Dora i no bardzo miło z jej strony, że chciała mi przysłać taką paczkę, a nawet wiecie, jakby nie pytała o żadne publikacje ani nic, tylko po prostu chciała mi ją przesłać. I w ogóle ciekawe, że taka koreańska marka, która zajmuje się takimi boksami comiesięcznymi, chce wysyłać paczkę aż do Polski. Wyobrażacie sobie, jeszcze ona mi to wysłała kurierem, to musiało kosztować mnóstwo pieniędzy. O, jest paczucha. I co tam jest jeszcze? Jakaś wstążka mi się zawieruszyła. Aha, ta paczka pewnie była... O, widzę. Ta paczka była w tej wstążce. Niestety wstążki już nie ma. Wyobraźcie sobie, że jest. I wtedy wyglądałoby to tak o. Pudełko wygląda w ten sposób. Jest to takie proste, tekturowe pudełko. No, nie wygląda to tak fajnie, profesjonalnie, jak te nasze shiny boxy i tak dalej. Ale zobaczmy, co się znajduje w środku. Okej, otwieram ją tutaj z Wami. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie wysypie. Co my tu mamy? Bo to jest ogólnie grudniowy boks. To jest grudniowy boks. Aha, tutaj mamy taką... Jak to jest w ogóle ładnie zapakowane. O, tutaj mamy karteczkę, którą zaraz Wam pokażę. Póki co... O, widzę krem, który polecałam Wam przy okazji filmu z Hebe. I to jest krem, który ja bardzo lubię i który już mam właściwie, więc... Może zrobimy małe rozdanie, ale dobra, widzę tutaj jakieś słodkie rzeczy. O, widzę też markę, która jest u nas dostępna już. No dobra, zaraz się zajmiemy konkretnie, bo że to czas mi to spada tu. Zaraz się zajmiemy całą zawartością tego pudełka, a teraz zobaczymy, co jest tutaj napisane. Jak otworzymy tę broszurkę, to tutaj od razu widać spis całych wszystkich kosmetyków, które znajdują się w paczuszce. Jestem ciekawa, jak to wygląda, jeśli chodzi o pojemności, czy jest tutaj trochę kosmetyków, które są normalnej pojemności, tej standardowej, czy jest więcej miniaturek, jak to się ma w stosunku do tych naszych dostępnych w Polsce takich boksów pielęgnacyjnych. Mamy tutaj dużo produktów, których używamy jako kroków w koreańskiej pielęgnacji, więc fajnie, bo widać, że zawartość tego pudełka jest oparta na idei koreańskiej pielęgnacji, co ma sens, ponieważ pudełko jest koreańskie, stworzone przez Koreankę, tak jak chyba mówiłam, więc no generalnie wszystko póki co prezentuje się fajnie. Jestem podekscytowana, kurde. Jakby ja już tak sobie podpatrzyłam, co tutaj jest mniej więcej, ale w ogóle nie czytam tego, więc no. Widzę, że jest całkiem sporo maseczek, fajnie, dobra. Nie ma tutaj nic więcej napisanego, po prostu mamy taką mini broszurę. No dobra, no to co, zobaczmy, co się znajduje w tym pudełku. Aha, i jeszcze chciałam Wam tak powiedzieć, że bardzo mi będzie miło, jeśli docenicie, jak się ubrałam pod kolor makijażu, bo zrobiłam to świadomie, jakby postanowiłam, że jeśli już wracam na YouTube'a, to chcę wyglądać ładnie na tych filmach, bo przydałoby się, prawda? Dobrze się prezentować tutaj przed Wami. Dobra, okej, więc tak, otwieram pudełko, znaczy ja sobie tutaj patrzę na to otwarte pudełko, szkoda, że nie mam dwóch kamer, niestety, no budżet ogranicza, ale dobra, wybaczcie mi. Mamy... To się wytnie. I pierwsze, co mi się tutaj nasuwa, to jakieś paczki z pandą, które ja wiem, co to jest. Wiem, co to jest, bo Olka dostała tę paczkę. Ola, moja przyjaciółka, Aleksandra Cedra na Instagramie, zajrzyjcie do niej. Ola też zaczyna nagrywać na YouTubie, więc trzymajmy za nią kciuki. Ola właśnie pokazała mi to. No, no to są, słuchajcie, ogrzewacze do rąk.
100. Zaraz wam to pokażę i otworzymy jedno, żeby zobaczyć, bo generalnie ja nie będę tutaj testować tych produktów, bo no nie ma na to czasu, tak? Zobaczcie tutaj, ile jest maseczek w jednym pudełku, tyle maseczek jest, więc ja... Jezus, nawet więcej, tu jest jeszcze więcej, słuchajcie. Więc ja nie mam jak tego przetestować, ja wam dzisiaj pokazuję tylko, jak to wygląda, jak wygląda taki koreański box, jakby z czystej ciekawości. I zostawiam wam link w razie czego, jakbyście byli zainteresowani koreańską pielęgnacją, to żeby sobie zamówić. Więc dzisiaj nie testujemy, ale to otwieramy, bo jestem tego ciekawa, więc może odłożę to. Otwieramy Kung Fu Pandę tak na szybko. Ja wiem, że to nie jest o ogrzewaczach do rąk, ale jestem ciekawa i nie wiem, co się z tym robi. Czy ja mam, bo otworzyłam i mam tutaj w środku taką poduszeczkę, ona mi przypomina... Nie wiem, co mi przypomina, no wygląda jak po prostu... Co się z tym robi? Następna rzecz, która się tutaj wyłaniała z pudła, to jest krem, który ja już znam, to jest Cliff z jagodami żeńszenia. Z jagodami żeńszenia, a nie z żeńszeniowymi jagodami. I to jest krem, który ja znam i który wam polecałam i o którym mówiłam nawet na kanale, więc nie będę się tutaj za dużo na jego temat rozwodzić. Natomiast na końcu tego filmu zróbmy sobie takie rozdanie i wtedy ten krem poleci do kogoś z was. I wydaje mi się, to będzie najlepszym sposobem, żeby spożytkować ten krem. Dalej tutaj nasuwa mi się esencja. Nie, to nie jest esencja, przepraszam, to jest ampułka z bułgarską różą, z... wodą różaną. Wow, aż 84% składników w tej ampułce jest na bazie składników, powtarzam się, właśnie z tej róży, tak więc bardzo ciekawy produkt. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, ja sobie go otworzę teraz szybko, bo chciałabym zobaczyć, jak on wygląda. Ja ogólnie uwielbiam produkty różane. Bardzo dobrze działają na moją skórę. Ostatnio jeszcze... O, wygląda to bardzo ładnie. Wygląda to tak. Ostatnio jeszcze moja skóra jest taka bardziej sucha niż tłusta, więc tym bardziej fajnie, że mam coś takiego. Ja lubię sobie mieszać ampułki, nie lubię używać jednej cały czas, tylko lubię, wiecie, właściwie to akurat ampułek używam, ampułek i serum używam najbardziej tak randomowo, bo po prostu mam ochotę na to, to użyję tego, ja mam chyba z 5 ampułek teraz tutaj w mieszkaniu i po prostu je sobie używam. Używam ich sobie na zmianę, bo wszystkie przetestowałam już i wiem, że wszystkie są dobre dla mojej skóry, więc używam ich sobie tak o, jak mam ochotę. Więc mam nadzieję, że to dołączy do składu moich zaufanych, bo wygląda naprawdę fajnie i ja ostatnio tak myślałam sobie o tym, żeby zacząć używać bardziej takich naturalnych kosmetyków, no ale ciężko jest, bo koreańska pielęgnacja raczej nie jest taka naturalna, jakby się wydawało. W sensie to nie są, wiecie, że sama chemia, olej parafinowy i tak dalej, jakby nie w tę stronę, natomiast w koreańskiej pielęgnacji jest dużo takich, no po prostu chemicznych składników, tak? I to niekoniecznie znaczy, że one są złe, po prostu tam jest dużo różnych kwasów i tak dalej, a ja myślałam właśnie o takiej pielęgnacji naturalnej, takiej roślinnej wręcz, wiecie o co mi chodzi, więc no, zobaczę jak będzie z tą ampułką. Następny produkt, wezmę sobie tego potwora, bo tutaj jest jakiś ogromny produkt i nie wiem co to jest w ogóle. O Boże, to też jest ampułka w formie esencji, Intensive Treatment, wow. Jest to marka, nie wiem jak się ją czyta, BRTC, tak chyba BRTC, okej. I tutaj jest napisane, że to jest pierwsza na świecie tego typu formuła, która zawiera ampułkę w formie esencji. Nie wiem co to znaczy dokładnie, tutaj, aha dobra, jest napisane, że skoncentrowana ampułka w formie esencji regeneruje skórę i zostawia zmęczoną skórę czystą oraz wyciszoną. Ampułkę w formie esencji, wow, okej. Zobaczmy, co tutaj jest napisane o tym. Tu jest napisane, że ta esencja zawiera 95,3% tej marki BRTC z opatentowanej antioksydant, okej, przepraszam, która sprawia, że zmęczona skóra robi się bardziej jędrna i czysta. Nie wiem, co tutaj jakby ma autor na myśli, natomiast jest to na pewno ciekawy produkt, którego będę używać, bo ja jestem geekiem, jakby uwielbiam takie nowości i ciekawostki w pielęgnacji, więc na pewno będę tego używać, zobaczymy jak to wygląda. I to jest zdecydowanie produkt, którego ja w ogóle nie widziałam na polskich stronach, a uwierzcie mi, ja naprawdę znam wszystkie jakieś koreańskie sklepy i tak dalej, bo gdzieś tam je znajduję na Instagramie. Okej, dobra. Oni chyba się naprawdę szczycą tym fermentoksem, czyli tą substancją opatentowaną przez nich, bo jest nawet na butelce taki ogromny napis, pierwszy na świecie taki intensywny składnik odżywczy, fermentoks, coś tam. Domyślam się, że... Aha, i w ogóle to jest oczywiście pełnowartościowy produkt, bo 120 ml, domyślam się, że
byłby to drogi zakup w sumie, osobno, a tak to pewnie w tym pudełku wychodzi naprawdę mega spoko. Ma bardzo drogi dźwięk, słyszycie taki poważny, porządny plastik, powącham sobie, otworzę to szybko. O mój Boże, już mam tak połamane paznokcie. Mam nadzieję w ogóle, że Wy na to nie zwracacie uwagi, że ja mam tak połamane paznokcie, ale mam. Nie mogę tego otworzyć. Pachnie, słuchajcie, w ogóle nie pachnie. Super! Jakby kosmetyki, które nie pachną, to też jest plus, bo to znaczy, że one nie mają żadnych, wiecie, bezsensownie powsadzanych w ten skład perfum. Dla osób, które właśnie mają problemy z przewrażliwioną skórą czy coś, to jest naprawdę spoko. Ja akurat nie mam takich problemów. Mnie zapachy nic tam nie robią w sumie, jeśli chodzi o kosmetyki. Natomiast fajnie, że mogę Wam jakby wspomnieć o tym, tak? Wow, naprawdę nie spodziewałam się, że znajdę tutaj tak ciekawy produkt. Jestem mega, bardzo cholernie zainteresowana tym produktem. Już mnie kupili tą ampułką w formie esencji z jakimś tam fermentoksem. Naprawdę, dobra, następny produkt. Znowu coś tam pierwsze na świecie. The First Ampoule BB Cream. Co? Bo to jest... Czy to są w ogóle jakieś kosmetyki takie lecznicze? Czy to są dermo-koreańskie kosmetyki? Bo ogólnie koreańskie kosmetyki uchodzą, dla mnie przynajmniej, mają bliżej do tych dermo-kosmetyków niż dalej. Jeśli chodzi o jakby kolorówkę oczywiście. A tutaj mamy, oto moi drodzy, jest ampułka w formie kremu BB z zawartością 30% tego składnika fermentoksu, o którym wcześniej mówiliśmy. Ja nie wiem, co to jest ten fermentoks, ale muszę koniecznie o tym przeczytać. I jak o tym przeczytam, to napiszę Wam w komentarzu, więc sprawdzajcie komentarz. Ja tam Wam napiszę, co udało mi się przeczytać o tym składniku. Jestem bardzo tego ciekawa. Muszę zacząć używać tych produktów oddzielnie, już widzę. Bo ja nie wiem, co to w ogóle jest. Szczególnie, że oni tutaj się szczycą tym, że to jest coś nowego, opatentowanego przez nich. Nie wiem, jak moja skóra na to zareaguje, więc muszę oddzielnie. Myślę, że zacznę od tego BB kremu, bo tu jest mniejsze stężenie tego, bo tu jest 30,95% tego, więc jakby jestem podekscytowana, bo to coś nowego. Już sami widzicie, już mnie znacie, że ja jestem po prostu świrem na punkcie takich rzeczy. Ja lubię próbować takich nowych rzeczy, jakby moja skóra chce tego wszystkiego, co nowe i czego nie zna, jest żądna wrażeń i mam nadzieję, że to mi tego dostarczy, bo naprawdę wow, jestem naprawdę podekscytowana i tutaj mamy BB krem, który zostawia rozświetloną skórę, więc fajnie, bo ja ostatnio nawet nie używam pudru i jak widzicie, tylko nawalam rozświetlacza, więc okej, i jeśli chodzi o krem BB, to on też nie ma zapachu. Super. Dalej widzę tutaj malutką wersję Pure Heelsa. Pure Heels to jest marka dostępna u nas w Polsce i marka, od której ja bardzo, bardzo lubię. Maskę z zieloną herbatą na bazie glinki. Bardzo lubię tę maskę i używam jej ostatnio cały czas. Natomiast jeśli chodzi o tę maskę, to jej nigdy nie używałam, więc fajnie, ciekawie. I w ogóle nie widziałam jej u nas na polskich półkach. Możliwe, że jest. Ja ogólnie, z tego co mi się wydaje, to u nas w Polsce Pure Heels ma już chyba cały dostępny asortyment. Albo mi się coś wydaje. W każdym razie jest tego sporo. A to jest maska węglowa typu Peel Off, która ma na celu oczyszczenie naszych porów. Lecę dalej i mamy tutaj dużą, dużą ilość maseczek. Ale chcę zobaczyć, czy jest coś innego. A tutaj coś jeszcze jest. Dla mnie... Ojej, zaraz zobaczę, bo tutaj jest jeszcze kopartka, której nie widziałam. Ale zanim przejdę do wszystkich masek, to jeszcze ostatnia rzecz, która się tutaj znajduje. O, moi drodzy, ojejku, to jest też z tej marki, tego kremu. To jest Cliff albo Clifor, zależy jak chcecie to czytać, ponieważ tu jest CLI i tutaj jest niby rzymska czwórka. To jest, moi drodzy, jakiś taki gadżet do okolicy oczu. To się nazywa, moi drodzy, Golden Ball Massage. Masaż złotą kulką. Masaż złotą... Wow! Jakby nie żartowali, to jest złota kulka. I jakoś to się włącza? Jest to rozjaśniające i przeciwzmarszczkowe. Ma właśnie taką dualną funkcję przeciwzmarszczkową i rozjaśniającą. Okej, tutaj mamy kolejne opatentowane składniki przez tego Cliffa, więc oni też się tutaj tym szczycą na opakowaniu, że opatentowali właśnie takie specjalne składniki dla okolicy pod oczami. Tylko mnie zastanawia, jak się... Czy to się włącza? Czy to ta kulka będzie mi tu wibrować? I ja wtedy mogę... No nie widzę żadnego guzika, ale też chyba byłoby napisane, no nie? Że tu można kliknąć, a tego chyba nie można. Więc dobra, wydaje mi się, że to się po prostu jakoś
Wiecie co, no nie wiem jak się tego używa, powiem wam. Aha, dobra, to się... A, okej, chyba to ogarnęłam. Słuchajcie, tutaj mamy miejsce na palec i my wyciskamy sobie ten krem w ten sposób. O, dobra, mamy to. Tak więc wyciskamy sobie tutaj i teraz można sobie smarować okolice pod oczami tą... Powiem wam, że na dłoni jest to bardzo przyjemne i domyślam się, że taki masaż złotą kulą pod okiem też byłby bardzo przyjemny. No. Fajne, fajne. Wiecie co, zastanawiam się tylko, czy ta kulka jest... jest z jakichś prawdziwych metali, takich wiecie, konkretnych, typu właśnie jakieś tam cząsteczki złota, bo to by wtedy był taki kolejny gadżet do tego gadżetu, żeby było jeszcze fajniej. Natomiast nie widzę tutaj nic napisanego na ten temat, więc domyślam się, że nie, że to jest po prostu jakaś taka metalowa, nie wiem, mosiądzowa, nie wiem, kulka, która jest pomalowana na złoto, ale jest ona taka chłodna, tak więc trzyma jednak taką chłodną temperaturę i na pewno przez to fajniej się tego używa, a jeszcze fajniej by się tego używało, gdybyśmy to trzymali w lodówce. Wtedy to w ogóle byłoby spa po prostu z tą złotą kuleczką. Naprawdę fajnie to wygląda i bardzo mi się podoba ten produkt. Ciekawa jestem, czy jest on dostępny w Polsce. I już ostatnie rzeczy w pudełku to są same maseczki z tego, co ja widzę. Same maseczki. I zobaczymy, ile ich jest. A nie, słuchajcie, tutaj jest... Ojejku, jak dużo. Słuchajcie, w jednej paczce jest aż 5 opakowań. Co to jest? To jest... to jest puder do peelingu. To jest puder do peelingu przeciw wągrom. Jest aż 5 tego w jednym opakowaniu. Naprawdę super. Jest to marka, też ta marka BRTC. Wydaje mi się, że oni działają na tej samej zasadzie, co właśnie kiedyś te Glossy Boxy u nas w Polsce. Że po prostu oni mają współpracę z jakąś tam marką i ona im, wiecie, przesyła. Dlatego się powtarzają, co nie? Bo tak to by to było bez sensu. I dalej tutaj mamy peeling pad, o też z tego BRTC zresztą. Jest tutaj ich 10, fajnie, bo one są tutaj zamykane, tak jak wiecie, takie gumy do rzucia. I możecie sobie pewnie je otworzyć wielokrotnie potem. To jest akurat miniaturka produktu, który normalnie jest w takim pudełku. Dalej mamy maskę z tej samej marki co wcześniej, SN Herb, czyli tutaj mamy rodzinę. Tutaj jest ta ampułka i tutaj jest maska, która jest też z tej serii z bułgarską różą. I dalej taka o bardzo słodkim opakowaniu. Maseczka z emoji, tym takim niezadowolonym. I nazywa się ona Having a Sheet Face. Okej. Sheet Mask and Chill. O Jezu, że Netflix and Chill. Dobra, spoko. Okej, fajnie, fajnie wygląda ta maska. I z tego co mi się wydaje, ona, bo tutaj jest narysowane, ona ma chyba tutaj na policzki tę niezadowoloną minkę emoji. Więc też taki gadżet. Tak, na pewno ma, bo już widzę tutaj z opakowaniu. Na tyle opakowania, że ta maska ma taki design, że tutaj są te dwie niezadowolone emoji, więc rzeczywiście po prostu sheet mask and chill. Fajnie. Też taki gadżet. Ciekawe, czy jest fajna ta maska. Jest ona ujędrniająca. Czy może być coś lepszego niż oglądanie Netflixa i ujędrnianie się jednocześnie? Nie wiem. O, a tutaj mamy kol... O Jezu! Ja nie wierzę! Boże, jakie te maski mają śmieszne nazwy, ja pierdzielę, słuchajcie, maska się nazywa This shit is bananas. Kuźwa. Okej, we get it. I tutaj też są na maseczce banany. I z kolei ta maska jest z kwasem hialuronowym. I spodziewałam się jeszcze czegoś, a to wszystko właściwie, dobra. Właściwie wszystko, no tego jest bardzo dużo i jest tego o wiele więcej niż w tych polskich pudełkach. Zawartość tego boksa cała się prezentuje no naprawdę fenomenalnie i według mnie te wszystkie produkty wydają się bardzo, bardzo obiecujące. Jeden z tych produktów nawet już znam i w ogóle jedną markę bardzo lubię, ponieważ jest tutaj Pure Heels, które ja kocham całym serduszkiem, więc naprawdę super. I zobaczmy sobie jeszcze tylko, co tutaj jest napisane, chociaż to jest niby for me, czyli dla mnie. O, i napisała, o tutaj dopiero napisała, rozumiecie, dopiero tutaj napisała. With your creative idea, please post any contents in your social medias. No, jak widzicie, postuję, bo chciałam to zrobić. We hope you stay in beauty and always and support you with all our hearts. Thank you! O mój Boże, to bardzo miłe z ich strony, że właśnie wysłali mi też coś takiego. Zanim zakończymy ten film, sprawdźmy jeszcze naszą pandę, która jest teraz, o Jezu, jest bardzo ciepła. Ciekawe przez ile godzin będzie się tak trzymać. Ciekawe czy teraz pachnie. Nie ma w ogóle żadnego zapachu, ale rzeczywiście jakby konsystencja tej poduszki zrobiła się taka bardziej gumiasta niż piaskowa, bo na początku to była taka poducha z piachem, a teraz jest taka
teraz jest taka jak takie, kojarzycie takie gniotki, które się kupowało na przykład na wakacjach, na koloniach nad morzem albo w górach, kupowały się takie gniotki, które w środku miały mąkę, to jest jak ta gniotka. No dobra, podsumowując, cały boks został już przez nas tutaj otwarty i obejrzany. Dajcie mi znać, czy uważacie, że ten Skinstar się lepiej prezentuje niż te, które były albo są u nas dostępne. Czy jest coś, co byście zmienili, albo jakiś konkretny produkt was zainteresował. Jestem ciekawa, który najbardziej i czy tym produktem jest też ten produkt. Bo ja jestem mega tym produktem ciekawa, jestem mega zainteresowana tym produktem i naprawdę jest mi szkoda, że nie mam kolejnej paczki, żeby wam rozdać, bo ja ogólnie jakby chciałam tak zrobić, ale wiecie jak to jest, wysyłka z Korei. Mam nadzieję, że może ten film będzie miał trochę więcej wyświetleń, to wtedy ta pani by mi wysłała dwie takie paczki i ja wtedy bym wam też wysłała, bo no naprawdę wydaje mi się, że warto. I w ogóle ta marka, o Jezu, czy to jest dostępne w Polsce? Powiedzcie mi, może ja jestem late to the party i już wszyscy już to mieli i wszyscy już tego używali, a ja ostatnia, nie wiem, ale naprawdę mega mi się podobał ten box. Jak widzicie, jestem naprawdę excited i naprawdę mi się super to podoba i w ogóle cieszę się, że znowu nagrywam z taką energią do was, bo nie wiem, czy wy widzicie, ale jest zmiana we mnie i nie jest to udawana zmiana, po prostu chciałam nagrać film o tych kosmetykach, więc nagrałam. No dobra, ale już tak serio kończąc, zanim się pożegnamy, to sprawdźcie regulamin rozdania w opisie, żeby zdobyć ten kremik. I tutaj już widzicie taka gratka tylko dla tych, którzy naprawdę oglądają, a nie przychodzą po tytule rozdanie, więc no. Jeśli tutaj dotrwaliście i jeśli widzę, że chcecie ten krem, to wiem, że oglądaliście i jest mi bardzo miło. Dziękuję, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że nie czujecie, że zmarnowaliście swojego czasu i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!